Cieszymy się, że jesteśmy kolejny wtorek z wami. Dzisiaj kontynuuję, będziemy zastanawiać się nad działaniem Ducha Świętego w naszym życiu. Będziemy mówić o chrzcie w Duchu Świętym. To temat mi bardzo bliski. Ja bardzo lubię mówić o Duchu Świętym, a jeszcze bardziej lubię przeżywać społeczność z Duchem Świętym. Dziś rano wstałem wcześniej, ja zawsze wstaję wcześniej rano. I miałem swój czas z Bogiem, a później przyszło takie od Pana natchnienie, takie działanie Ducha Bożego na moje serce. I przygotowywałem, miałem pewne przemyślenia odnośnie niedzielnej mojej usługi. I Duch Święty przyszedł i nim przyszło południe, to wszystko to, co Pan jakby chce, abym powiedział, zostało mi przekazane. I to jest niesamowite, kiedy jesteśmy w obecności Bożej i Duch Święty przychodzi i Duch Święty dotyka naszych serc i objawia nam Boże Słowo, jakby urzeczywistnia, roznieca, rozpala tą biblijną wiedzę, którą mamy, abyśmy mogli ją praktycznie przełożyć na nasze życie. Dzisiaj będziemy mówić o chrzcie w Duchu Świętym. Chrzest w Duchu Świętym jest szczególnym przeżyciem dla wierzących ludzi po nowonarodzeniu. Ponad 30 lat temu w tym zborze, jeszcze na ulicy Hutniczej, pamiętam, jakby to było dziś, przeżyłem chrzest w Duchu Świętym. Było to spotkanie młodzieżowe. Byłem wtedy młody, przystojny, ale rozpalony dla Boga. Nawróciłem się 6 miesięcy wcześniej. I jako uczestnik grupy młodzieżowej, tam na ulicy Hutniczej, w kaplicy, małej kapliczce, tam gdzie odbywały się zgromadzenia zboru ustrońskiego, staliśmy razem, trzymając się za ręce. Było nas trochę, około 50 osób na młodzieżowym. Pamiętam te czasy, jakby to było wczoraj, choć minęło ponad 30 lat. I pamiętam, jak nasz lider młodzieżowy, Wiesiu Duchniak, prowadził młodzieżowe i mówił: teraz będziemy modlić się o chrzest w Duchu Świętym. Teraz będziemy prosić Pana, aby ochrzcił nas w Duchu Świętym. I wtedy przyszedł Pan, wstąpiła Boża obecność. Bóg zaczął chrzcić nas Duchem Świętym. Nie musieliśmy się ani napinać, ani zmuszać, ani nie musieliśmy manipulować atmosferą, emocjami. Po prostu przyszedł Pan, przyszedł Duch Święty, zaczął nas Pan Jezus Chrystus chrzcić w Duchu Świętym ze znakami, z objawianiem się nowych języków. Zacząłem modlić się nowymi językami. Nagle wstąpiła Boża moc do mojego serca. I dziś, kiedy po tych wielu latach patrzę wstecz, wiem, że przeżycie chrztu w Duchu Świętym w moim przypadku odegrało ogromną rolę w mojej stabilizacji i w duchowym wzroście. I kiedy tak później, wzrastając w moim duchowym rozwoju i też otrzymując, bo po chrzcie w Duchu Świętym otrzymałem od Boga powołanie do służby, zauważam, jak ważny jest to element duchowego życia ludzi wierzących. Myślę, że między innymi, a może nawet bym powiedział przede wszystkim, dlatego Kościół jest słaby, że nie doświadcza ponownych przeżyć chrztu w Duchu Świętym. Duch Święty jest darem Bożym dla naszego życia, abyśmy byli wyposażeni w moc wysokości. Dzisiaj współczesna teologia i współczesne chrześcijaństwo wypaczyły naukę o Duchu Świętym, naukę o darach Ducha Świętego, naukę o modlitwie w językach, która jest tak wyraźna w Bożym Słowie, gdy czytamy Nowy Testament. Tak naprawdę my nie potrzebujemy nowego, systematycznego nauczania, aby mieć Bożą moc i wzrastać w Bogu. My potrzebujemy naprzód Ducha Świętego. Potrzebujemy chrztu w Duchu Świętym. Bo kiedy słuchamy nauczania, staje się to naszą wiedzą, nasz intelekt się napełnia, my mamy wiedzę, poznajemy, zaczynamy rozumieć pewne rzeczy, ale trudno jest to nam przełożyć na codzienne życie w zwycięstwie, w radości, w cierpliwości,
w takim Bożym błogosławieństwie, zwyciężaniu pokus, przezwyciężaniu różnego rodzaju ataków diabła. Duch Święty nam w tym chce pomóc. Duch Święty nam pomaga. I kiedy patrzę historycznie poprzez Nowy Testament, widzę ten obraz. Pan Jezus, nim rozpoczął cokolwiek, przeżył napełnienie Duchem Świętym. Nim rozpoczął swoją służbę, nim rozpoczął głoszenie Ewangelii, nim poszedł, aby opowiadać o Królestwie Bożym, czytamy w Biblii, że poszedł nad Jordan, aby się ochrzcić u Jana Chrzciciela i kiedy wychodził z wody, Duch Święty zstąpił na niego w postaci gołębicy. I Biblia mówi, że w mocy Ducha Świętego przechodził próbę, przechodził taki czas testu, a także społeczności ze swoim Ojcem na pustyni, aby powrócić w mocy Ducha Świętego i zaczął głosić Królestwo Boże. Później Pan Jezus nauczał, jak wygląda Boże Królestwo. Kiedy czytam kazanie na górze, po prostu mówi o rzeczach, które z punktu widzenia ludzkiego są trudne do osiągnięcia, bo jeśli zakon i Stary Testament był bardzo radykalny, to co mówi Pan Jezus, jest jeszcze bardziej radykalne. Bo w Starym Testamencie było powiedziane, chociażby takiego przykładu użyję, jeśli ktoś popełni przeteczeństwo, cudzołóstwo, zgrzeszył i jest winien śmierci. A Pan Jezus powiedział, jeśli ktoś patrzy pożądliwie, to już popełnił cudzołóstwo. W Biblii jest powiedziane, że w Starym Testamencie było można oddać oko, ząb za ząb, można było odreagować, natomiast w Nowym Testamencie jest powiedziane, że mamy nadstawić drugi policzek, miłować naszych wrogów, prześladowców i modlić się o nich. Jak to zrobić bez Ducha Świętego w naszych ludzkich siłach, mając tylko wiedzę biblijną o tym? Dlatego Pan Jezus, gdy skończył swoje nauczanie i doszedł na przykład w Ewangelii Jana do rozdziału 12, 13, 14, a później jeszcze 15 i 16, przed swoją śmiercią na krzyżu nie mówił o niczym innym jak o Duchu Świętym. I mówił, że przyjdzie Pocieszyciel, Parakletos, który objawi wam wszelką prawdę, wprowadzi was we wszelką prawdę, przypomni wam to, co wam mówiłem, będzie was prowadził, będzie z wami, nie jesteście sierotami. Ja muszę odejść, ale on przyjdzie w moje miejsce. I kiedy patrzę do Dziejów Apostolskich, wspomniałem to tydzień temu, dziś się do tego odniosę. Oto Filip poprzez prześladowanie, poprzez ucisk jako diakon, nie był nawet jednym z apostołów, rozproszyli się, Filip udał się do Samarii. I Filip jako ewangelista pojechał do Samarii, aby głosić Jezusa, aby głosić Ewangelię. I znacie ten rozdział, przepiękny rozdział Dziejów Apostolskich, 8 rozdział, kiedy Filip głosi w Samarii, Bóg czyni cuda, są uzdrowienia, manifestuje się Boża moc, demony wychodzą z ludzi, ludzie przyjmują z radością przyjmują Słowo Boże i jest wiele radości w tym mieście. Tam jest przebudzenie, tam jest ogromne poruszenie. Tam nie nawróciło się 5, 10, 12 osób, tam było potężne przebudzenie. I oto apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, dowiedzieli się, co dzieje się w Samarii, że Samaria przyjmuje Boże Słowo. I czytamy dalej w 8 rozdziale od 14 wersetu. Wysyłają do nich Piotra i Jana, a ci przybywszy tam modlili się, by na nich chciał stąpić Duch Święty. Zobaczcie, że apostołowie, którzy tam przybyli, Piotr i Jan, nie pojechali tam z wykładami Bożego Słowa, aby ich nauczać, jak mają żyć, aby im mówić, jak wygląda Boże Królestwo, jak wydawać owoce życia z Bogiem, jak przeciwstawiać się grzechowi, jak zwyciężać moce ciemności. Możemy nauczać na ten temat, możemy mieć wiedzę. Jeśli tą wiedzę nie rozpali ogień Bożego Ducha Świętego, jesteśmy słabi, bezsilni, z wiedzą w naszych głowach, bez mocy w naszym życiu. I Bóg chce, abyśmy zostali napełnieni Duchem Świętym. Tak naprawdę ten proces jest odwrócony. A więc apostołowie przybywają do
Samarii, aby modlić się, by tamci byli napełnieni Duchem Świętym, aby zstąpił na nich Duch Święty, a później zaczęli ich nauczać. Aby Słowo miało moc. Aby Duch Święty, który przychodzi od Pana, ożywił w mocy Słowo, które przyjmujemy i które staje się pokarmem duszy naszej, staje się tym wzorem naszego życia i postępowania. W tłumaczeniu Słowo Życia tak brzmi ten tekst. Gdy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że mieszkańcy Samarii przyjęli Słowo Boże, posłali do nich Piotra i Jana, ci modlili się, by nowi wierzący otrzymali Ducha Świętego. A więc reakcją apostolską, reakcją powiedzmy w cudzysłowiu zarządu Kościoła w Jerozolimie była decyzja, wysyłamy Piotra i Jana, aby tam się udali do Samarii i aby tam modlili się o chrzest w Duchu Świętym, by ci wierzący poganie, ci wierzący Samarytanie mogli, ktokolwiek to był, jacykolwiek ludzie się tam nawrócili, przyjęli moc Ducha Świętego. A później wierzę, byli nauczani, byli kształtowani, byli wychowywani Bożym Słowem. I ja cieszę się z tego procesu, zdrowego procesu w moim życiu. Bo nim zacząłem poznawać, uczyć się, nim wyjechałem do seminarium teologicznego, przeżyłem chrzest w Duchu Świętym na ulicy Hutniczej w Zborze Ustrońskim. Na samym początku mojej służby. To powodowało, że przekaz, nauczanie miało solidny fundament w moim życiu. Duch Święty pragnie nas napełniać. W liście do Efezjan nie mamy sugestii, nie mamy też delikatnej prośby apostoła Pawła. Kochani Efezjanie, tak proszę was, bądźcie pełni Ducha Świętego. Nie. W liście do Efezjan 5:18 czytamy wyraźny nakaz, jakby przykazanie. Bądźcie pełni Ducha. To było słowo apostoła Pawła. Świeżo nawrócony chrześcijanin może tego nie rozumieć. Ale kiedy mu powiemy, kiedy mu wskażemy na temat Ducha Świętego, zaczyna serce nowonarodzonego człowieka się otwierać, gdyż ten sam Duch, który dał nam zbawienie, chce wyposażyć nas w moc z wysokości. Chrzest w Duchu Świętym, jak mówiłem tydzień temu, jest zanurzeniem w Duchu. Tak jak ten materiał zanurzany w farbie. Słowo baptizo, chrzcić, oznacza zanurzać. Kiedy bierzemy katechumena, który przyjmuje chrzest wiary w wieku dorosłym, zanurzamy go w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego w cieczy, w wodzie. I kiedy go zanurzamy w wodzie, jest on zanurzony zupełnie i wynurza się, aby powstać jakby do nowego życia, do tego symbolu zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Kiedy jesteśmy zanurzani w Duchu Świętym, jesteśmy zanurzani w tej obecności Ducha Świętego, który został wylany na ziemię w Pięćdziesiątnicę w dzień zesłania Ducha Świętego. I my dzisiaj nie musimy błagać, oczekiwać na to, by Duch Święty przyszedł, został wylany. Duch Święty już przyszedł, On jest. Duch Święty jest pośród nas, On jest na tym miejscu. Duch Święty jest ze mną wszędzie, gdziekolwiek jestem. Jest ze mną w domu, gdy rano wstaję. Jest ze mną w samochodzie, gdy podróżuję. Duch Święty jest ze mną na spacerze, w kościele, w domu, gdy się zmagam z wyzwaniami, w pracy, gdy mam różne obowiązki. Wszędzie Duch Święty jest. I wszędzie Go mogę przeżywać. To jest niesamowite, kiedy słyszę takie humorystyczne wręcz świadectwa. Przeżyłem chrzest w Duchu Świętym i zacząłem modlić się nowymi językami, gdy brałem prysznic. Rozmodlony brał prysznic. A dlaczego by nie modlić się pod prysznicem? W każdym miejscu. Nieprawdaż? W każdym miejscu. A więc Duch Święty jest obecny nawet tam w łazience. To jest niesamowite. Wiecie, to jest obietnica Pana. Duch Święty został wylany i my możemy być w Nim zanurzeni. Ja nigdy nie zapomnę tej prosto linijnej, prostej nauki Michała Chydzika, który mówił, kiedy zanurzani jesteśmy w Duchu Świętym,
To jest tak, jakby ktoś wziął butelkę i zanurzał w wodzie. I oto ta butelka się napełnia, napełnia, bo Biblia mówi, macie być pełni Ducha Świętego. A kiedy już się napełni do przelewu, to jest ból, 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 ból. Jest tak? Jest tak? I Hydzik pastor zawsze mówił tak, tak jest z tobą, gdy Duch Święty cię napełnia. Kiedy jesteś zanurzony w Duchu Świętym, nagle zaczynasz mówić innymi językami. Zaczynasz się modlić innymi językami. Czy wiecie, że chrzest w Duchu Świętym jest znakiem rozpoznawczym Jezusa? Jan Chrzciciel był posłany, by oznajmić tego, który przychodzi. Jan Chrzciciel był takim prorokiem, który wskazywał na Jezusa. Ilu z was zgodzi się ze mną, że mamy głosić pełnego Jezusa, takim, jakim On jest? Że Jezus jest Zbawicielem świata, tak? Mamy głosić, że Jezus przyszedł jako Baranek Boży, aby zgładzić grzech świata. Mamy głosić, że Jezus przyszedł, aby uzdrowić nas z naszych chorób i niemocy. Mamy głosić, że Jezus przyszedł, aby uwolnić nas z mocy demonicznej i z mocy diabła. Ale także mamy głosić, że Jezus przyszedł, aby chrzcić Duchem Świętym i ogniem. To jest pełny Jezus. To jest pełne przesłanie. Zapisałem sobie tutaj takie słowa. Nie mamy prawa głosić innego Jezusa. Mamy głosić prawdziwego, biblijnego Jezusa. Nikt nie ma prawa głosić Chrystusa innego niż biblijny. A więc kaznodzieje, nauczyciele słowa, którzy mówią Kościołowi, jak ma żyć, jakie zasady przestrzegać, jakich przykazań przestrzegać, a nie mówi Kościołowi taki kaznodzieja, że potrzebuje taki człowiek Jezusa, który chrzci w Duchu Świętym, oszukuje w pewnym sensie człowieka. Każe mu żyć na wysokich standardach, na wysokim duchowym poziomie, ale nie mówi mu, skąd on ma wziąć siłę, aby tak żyć. Jak? Gdyby nie był potrzebny nam Duch Święty, to Pan Jezus nie powiedziałby do swoich uczniów, nie opuszczajcie Jerozolimy, bo pamiętacie, jak mówiłem tydzień temu, że gdy Jezus zmartwychwstał, pojawił się w zamkniętym pomieszczeniu, gdzie panowie, bracia, mężczyźni, cała męska grupa, zespół mężczyzn, powiem jeszcze raz, braci, mężczyzn, apostołów, zareglowała się ze strachu i nie wychodziła na zewnątrz. Dlaczego Pan Jezus nie poszedł do niewiast Marii, Magdaleny, Marty i tych innych kobiet, które poszły i ogłaszały, że Jezus zmartwychwstał? Bo On nie musiał ich przekonywać. One w to uwierzyły, gdy poszły do pustego grobu. Pan Jezus stanął między mężczyznami i powiedział, pokój wam. I tam oni się rozradowali, On im tam otworzył umysły na pisma i tak dalej. Czytaliśmy, mówiliśmy o tym tydzień temu i tchnął na nich Ducha Świętego. To słowo tchnąć w języku greckim oznacza to samo, co dmuchać w flet. A więc tchnął w nich Ducha Świętego. Pan Jezus tchnął w nich Ducha Świętego i coś się z nimi stało. To już nie byli ci sami uczniowie. Powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego. Ja powiedziałem tydzień temu i tak wierzę, że był to moment, w którym uczniowie, apostołowie, ci wszyscy mężczyźni, którzy byli zamknięci w tej izbie w Ewangelii Jana w 20 rozdziale, narodzili się na nowo. Bo my mamy narodzić się na nowo z Ducha Świętego. Rodzimy się na nowo do nowego życia z Ducha Świętego. Duch Święty daje nam nowe życie i poświadcza naszemu Duchowi, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Ale ten sam Pan Jezus w tym samym momencie, czytamy już o tym w Ewangelii Łukasza, też to cytowałem tydzień temu, dodał jeszcze, to jest ostatni rozdział, dodał jeszcze, nie opuszczajcie Jerozolimy, dopóki nie zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. I ta sama gromada ludzi, na których tchnął Ducha Świętego, znalazła się w dniu Pięćdziesiątnicy w izbie na górze, aby co? Aby byli ochrzczeni Duchem Świętym i przyoblekli się w moc z wysokości.
Bo Pan Jezus musi być pełnym Jezusem, który zbawia, uzdrawia, uwalnia i chrzci Duchem Świętym. Chrzci Duchem Świętym. Pan Jezus jest wczoraj, dziś i na wieki niezmienny. Jest taki sam. To teologowie, to różne religie, różne organizacje kościelne zdeklasowały Jezusa z pozycji chrzciciela w Duchu Świętym. I nie mówi się o Nim, że On chrzci Duchem Świętym. I nie mówi się, że On napełnia mocą z wysokości. I nie mówi się, że potrzebujemy tego przyobleczenia. Apostołowie potrzebowali, no tak, no oni potrzebowali, ale my nie, tak? Oni mieli trudne zadania do wykonania, a my nie mamy. Żyjemy w tak trudnych czasach. Jesteśmy, kochani, powołani. Usługiwałem o tym w niedzielę. Kościół jest powołany, aby powstać ze swoich ławek i krzesełek kościelnych. Jest powołany, aby iść naprzeciw tego świata, który jest pełen Goliatów niemoralności, homoseksualizmu, zwiedzenia i ogłaszać prawdę, nie czekając na to, aż rząd coś zrobi regulacjami prawnymi. To my mamy być światłem tego świata. To my mamy deklarować naszą przynależność do kogoś, kto jest wielki i ma wszelką moc. To my otrzymaliśmy to niebiańskie powołanie i mamy Ducha Świętego, ochrzczeni w Duchu Świętym, aby iść i czynić w imieniu Jezusa to, co On chce, abyśmy czynili. Czy wszyscy, którzy otrzymują Ducha Świętego, mówią w językach? Generalnie odpowiedź brzmi tak. Albo byłoby, gdyby wszystko na tym świecie było doskonałe. Jesteśmy tylko ludźmi i mamy nasze ludzkie zmagania i ludzkie problemy. Ale generalnie tak, chrzest w Duchu Świętym w Nowym Testamencie był zawsze potwierdzany mówieniem w językach lub przejawem darów duchowych. Tak czytamy w Dziejach Apostolskich. Ale musimy pamiętać, że Bóg nie działa według sztywnych schematów. To jest jedna rzecz. Że Pan Bóg, zresztą Pan Jezus powiedział, że Duch Święty wieje tak, jak chce. A więc nie możemy nałożyć sztywnych schematów na przeżycia w chrztu w Duchu Świętym. A więc Leszek Mocha tak przeżył chrzest w Duchu Świętym, a więc wszyscy muszą tak samo przeżywać chrzest w Duchu Świętym. Absolutnie nie. Powiem wam, że od tego momentu, czyli wracając w przeszłość prawie ponad 30 lat, aż do dnia dzisiejszego widziałem dziesiątki ludzi napełnionych Duchem Świętym. Setki. Widziałem masowe napełnienie Duchem Świętym w Indiach, gdzie może z 300, może 400 osób naraz, w jednym momencie przeżyło chrzest w Duchu Świętym. W jednym momencie. I modlili się nowymi językami, bo potwierdzili to pastorzy znający ich rodzimy język. Masowe wylanie Ducha Świętego. Tak dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy na wszystkich stąpił Duch Święty i płomyki ognia spoczęły na każdej głowie, na każdym z nich. Każdy został napełniony Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami. My, zielonoświątkowcy, troszeczkę włożyliśmy to przeżycie w nasze ramy, w nasz schemat. I posługujemy się tym fragmentem, aby wytłumaczyć ludziom, że gdy modlimy się o chrzest Duchu Świętym, to mają zacząć modlić się nowymi językami. Jeśli chodzi o Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, to oni nie modlili się nowymi językami, ale oni głosili Ewangelię innymi językami. Kiedyś to była wielka rewolucja w objawieniu, które Bóg mi dał. Bo tam jest powiedziane, że oto stąpił na nich Duch Święty i zaczęli mówić innymi językami, jak im Duch poddawał. A Persowie,
Medowie, tam jest wymieniona cała ta liczba, jeśli pokazałby nam tutaj prezenter, popatrzcie, ile narodowości, ludzie z Mezopotamii, z Cyryny, Rzymianie, którzy mówili innymi językami, słyszeli ich, jak oni głoszą wielkie dzieła Boże. A więc to było jeszcze coś więcej niż modlitwa w językach. Oni zaczęli mówić językami tych narodów. Zaczęli mówić w ich językach, których się nigdy nie uczyli. Zaczęli w nich głosić, wypowiadać wielkie dzieła Boże, wielkie objawienia Boże. I ci ludzie ich słyszeli, po prostu szczęka im opadła. Mówią, jak to jest, skąd oni znają te języki? A przestańcie, oni młodym winem się upili i bełkoczą. Ale tak naprawdę to był Duch Święty, który dał im namaszczenie. Kiedy Duch Święty stąpił na nich i mówili innymi językami. Czy wiecie, że modlitwa w językach jest niesamowitym darem od Boga? Oczywiście Bóg może nas użyć w ten sposób. Ileż to świadectw słyszałem, że gdzieś misjonarze w dalekich krajach, nie znając języka, nagle zostali natchnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić w języku danego plemienia. Kazanie. Czytaliśmy o tym. Misjonarze zdawali raporty. Bóg może to uczynić. Bóg może to uczynić. Kiedy przychodzi natchnienie od Boga, kiedy przychodzi Duch Święty ze swoim darem i objawia go przez nas, to już nie jest coś, czego się nauczyliśmy, to nie jest nasz talent, to, co otrzymaliśmy w naturze, w genach. Może za tydzień coś o tym powiem, bo będę chciał coś powiedzieć na temat przejawów różnych darów w Kościele i będziemy się o to modlić, aby nas to dotyczyło, abyśmy te dary przejawiali. Nie gdzieś tam daleko, na konferencjach, tylko tu u nas, na naszych grupach domowych, w naszych zborach, abyśmy przejawiali dary Ducha Świętego. Abyśmy prorokowali, abyśmy mieli dar języków i tłumaczenie języków. Abyśmy mieli dar słowa wiedzy, słowa poznania, mądrości. Abyśmy mieli dar rozróżnienia duchów. Abyśmy to posiadali, bo to jest wielkie błogosławieństwo niebios. Pamiętam, jak już o tym mówiłem wam może nie raz, kiedy usługując w Indiach położyli te dzieci niepełnosprawne, 16 czy 15 dzieciaczków takich od 2, 3 do 5, 6 lat na scenie. I te kobiety hinduskie, wyznania hinduistycznego, które czciły swoje bóstwa, krzyczały, a ty się módl, a ty się módl. O te dzieci. Wiecie, włosy dęba stają, wtedy stajesz przed wyzwaniem, masz 1000 ludzi przed sobą i ty stoisz, a one krzyczą, ty się módl i wszyscy patrzą. Co teraz zrobisz? Głosiłeś, że Jezus wszystko może, że Jezus ma moc, że Jezus przyszedł, aby zbawić, uwolnić i uzdrowić, że Jezus jest pośród nas. Ewangelista głosił z radością, tłumacz tłumaczył i teraz leżą te chore dzieci. A Jezus jest. I co to teraz robić? No modlić się. A diabeł szepcze, a jak się nic nie stanie, to co? Ha? A jak nikt nie będzie uzdrowiony, to na głupka wyjdziesz. Już słyszałem taką historię w Indiach, jak kijami bejsbolowymi wyganiali ewangelistę, bo naobiecywał cudów, a nic się nie stało. Potrzebna jest obecność Ducha Świętego. I wtedy nie wiem. I nie umiem tego wytłumaczyć i nie wytłumaczę wam tego dzisiaj. Nie potrafię. Oto stoję i nagle przychodzi impuls. Przychodzi takiego coś, co jest poza twoją kontrolą, poza twoimi myślami. I ja idę, biorę tego chłopca, jednego, 5-latka, który nigdy nie chodził. Biorę go na ręce, cofam się do tyłu, stawiam na te nogi, które nigdy nie stały i mówię, idź w imieniu Jezusa. I on zaczął iść. I on zaczął człapać i płakać i biegł do swojej mamy i rzucił się w ramiona. Pierwszy raz w życiu chodził na swoich nóżkach. Nie uzdrowił Pan pozostałych, ale ten jeden cud wystarczył, aby wyszło dziesiątki osób i oddało życie Jezusowi Chrystusowi. Bóg nie działa według schematów i szablonów. Powiem tak, czym starszy jestem, czym dłużej służę, tym większą tajemnicą dla mnie jest służba uzdrawiania. I nie ma na to definicji. Potrzeba objawienia w Duchu Świętym. Potrzeba duchowego prowadzenia.
Powiedziałem tylko jedno kiedyś Panu. Panie, zawsze będę modlił się o chorych. Jeśli Ty kogoś postanowisz zabrać, to ja nie będę Ci przeszkadzał. Ale Ty dałeś nam ten dar, aby modlić się o chorych, by byli uzdrawiani. A modlitwa w językach pomaga nam w duchowym życiu, Kościele, bracia i siostry. Wiecie, to jest niesamowity dar od Boga. Apostoł Paweł tak pięknie o tym darze napisał, a dzisiaj chrześcijanie potrafią oskarżać chrześcijan, że ci, co mówią w językach, to mają je od diabła. Paranoja. Po prostu tak jest, bo całe chrześcijaństwo jest chore. My potrzebujemy uzdrowienia. Te wszystkie, właśnie, te wszystkie pomówienia, te ataki, te krytyki. Jeden zwiedziony, drugi niezwiedziony. Jeden lepszy, drugi gorszy. A ten taki, a ten owaki, a ten tak wygląda, a ten tak głosi, a ten to mówił, a tamten to powiedział. O, zamieszania, diabeł śmieje się i zaciera ręce i mówi, w obozie chrześcijan jest taki zamęt, że my ich za niedługo zdmuchniemy z tej ziemi. Taka jest prawda. Potrzeba nam Ducha Świętego. Apostoł Paweł powiedział tak. Kto językami się modli, sam siebie buduje. Kropka, tak i amen i nie ma dyskusji. Jeśli ma ktoś z tym problem, to ja mu mówię, idź do apostoła Pawła i jemu nagadaj, a nie rozmawiaj ze mną. Bo to apostoł Paweł napisał w Biblii, językami mówić nie zabraniajcie. Czyje to są słowa? Chydzika? Nie, apostoła Pawła. Apostoł Paweł powiedział, ja więcej modlę się językami niż wy wszyscy Koryntianie razem wzięci. Dlaczego? No bo musi to być dobre. Musi to być potrzebne. Musi to być ważne. Apostoł Paweł powiedział, kto prorokuje, zbór Kościół buduje. A kto językami się modli, siebie buduje. Musimy też rozróżnić, że modlitwa w językach, a mówienie językami, to dwa różne dary. Bo kiedy mamy dar mówienia językami, to trzeba te języki wykładać, aby inni zrozumieli, co mówimy. Ale jeśli modlimy się, aby siebie budować, to jest to inny dar. Jest to dar modlitwy w językach dla mojego dobra. Ilu z nas nie chce się budować duchowo? Ja nie będę się modlił w językach, bo ja się nie chcę budować. No to jest, powiem wam, takie złorzeczenie. To jest jakaś arogancja ludzka. Jeśli modlitwa w językach ma mi pomóc w budowaniu siebie, bo mój duch się modli, a rozum tego nie przyswaja i ta modlitwa z Ducha Świętego, Duch Święty się modli przez moje usta, ona wypływa, to jest to coś dobrego. Jest to coś niesamowitego. Ja zawsze mówię, ostatnio to podkreślam na kongresach, o tym mówiłem, gdy nauczałem na temat chrztu w Duchu Świętym, że dla mnie modlitwa w językach, jadąc na przykład samochodem na długą trasę w nocy, kiedy oko już przysypia, modlitwa w językach jest lepsza od Red Bulla. Jest w tym pewna moc i siła. Zaczynam się modlić w językach, zaczynam śpiewać w językach. Apostoł Paweł powiedział, będziesz się modlił w duchu i będziesz się modlił z rozumieniem. Będziesz śpiewał w duchu i będziesz śpiewał z rozumieniem. A my śpiewamy z rozumieniem, mamy piękne pieśni, refreny, mamy piękne pieśni w śpiewniku. Super. Chwała Bogu, że mamy pieśni. Moje pytanie jest, ile śpiewamy w duchu? Jako Kościół. Ile czasu poświęcamy, aby śpiewać pieśń duchową, aby wznosić glosalia, uwielbienie dla Pana. Śpiewając w językach, śpiewając w duchu. Ale aby to robić, potrzeba nam Ducha Świętego. Potrzeba nam Jego namaszczenia, Jego obecności. Potrzeba nam, aby Duch Święty na nas stąpił. Wiecie, kiedy myślałem o tym, takie zapisałem sobie zdania. Dlaczego tak jest, że są pewne obawy, że są pewne, jakby nie, jest pewna niechęć do otrzymywania czy szukania tego daru i tych przeżyć? Po pierwsze, wiele razy ludzie przesiąkają czy przesiąkli obawą przed językami. Może otrzymali błędne nauczanie albo z jakiegoś innego powodu, nie wiem. Kiedyś usługiwałem młodzieży,
która otrzymała no, złe wieści na temat języków. I kiedy modliliśmy się, to mi przerwali i mówią, ale bracie, ja się boję, że to diabeł zacznie przeze mnie mówić. On tu przyjdzie i po prostu wejdzie we mnie i zacznie mówić językami. Dzisiaj było czytane słowo na początku. Co mówi Biblia? Że jeśli ktoś prosi o ducha, to otrzyma Ducha Świętego. Ojciec w niebie nie da mu węża, skorpiona albo kamień. Kiedy przychodzimy do Pana, wiecie, to jest takie egzaltowanie diabła. Modlimy się, aby Pan dał nam Ducha Świętego, ale to diabeł przyjdzie i on zacznie przez nas mówić. No wiecie, paranoja chrześcijańska, kto jest większy? Pan? Bóg? Czy diabeł, szatan? Gdzie jest jego miejsce? Pod naszymi stopami. Wiecie, czasami jestem przerażony tym, jak chrześcijanie przesiąknięci jakimiś ideologiami tyle czasu poświęcają na skupianie się na szatanie, zamiast zacząć skupiać się na Bogu. Skupiają się na Nim, jaki to on zły, ile to on złego im robi, jak on uderza w ich życie, jak on manipuluje ich życiem, jak tu go boli, bo diabeł, jak tam źle się czuje, bo diabeł, bo tu trzeba wygnać demona i tam trzeba wygnać demona i znowu trzeba pojechać i kolejnego wygnać i ciągle te demony i diabły. A gdzie w tym wszystkim jest Jezus, który jest Panem i zamieszka w moim sercu i odniósł tryumf nad wszelkim grzechem i wszelką nieprawością? Gdzież jest moje królewskie powołanie, ród królewski, kapłaństwo święte? To wszystko daje nam Pan. Potrzebujemy Ducha Świętego. Niektórzy mają wiarę, by wierzyć w Ducha Świętego, ale nie mają wiary w języki, więc otrzymują na miarę tego, w co wierzą. Bardzo proste. Kluczowe pytanie brzmi, skąd ludzie wiedzą, że zostali napełnieni Duchem Świętym bez dowodu, jakim jest możliwość mówienia w językach? Skąd? No, możemy powiedzieć, odczułem coś. Mam radość w sercu. Tak jestem poruszony wewnętrznie. To wszystko jest super, ale to mogą być przejawy emocjonalne. Mogą, nie muszą. Ale mogą. Wiecie, my mamy tendencję do takich manifestacji, przejawów emocjonalnych. Ja nie chcę nikogo dyskredytować ani osądzać, ale ja w swoim zborze znam ludzi i wiem, którzy padną, jak się będę o nich modlił, a którzy nie. I nie potrzeba szczególnego jakiegoś namaszczenia, aby to się stało, bo to są emocjonalne przeżycia tych ludzi. Jak nie potępiam, ani ich nie oskarżam. Po prostu tak przeżywają Pana i czasami osuwają się, tak przeżywają Pana i padają. Ja wiem, kto to zrobi przy modlitwie. To są pewne przeżycia emocjonalne. Ale tak naprawdę znakiem, przejawem tego, że zostałem ochrzczony w Duchu Świętym, jest dar języków, jest przejaw manifestacji Świętego Ducha. To jest także między innymi ten obraz wypływającej wody z mojego wnętrza, wytryskującego strumienia przez moje usta. I wtedy jest ta manifestacja, ten przejaw. Co jeszcze? Kiedy Duch Święty nas napełnia, zaczynają przejawiać się dary Ducha Świętego. Bo sam Duch Święty jest darem, ale przynosi on swoje dary, swoje charyzmaty do naszego życia. W Ewangelii Marka czytamy, i chwała Bogu, że mamy Ewangelię Marka i nikt z teologów tej Ewangelii Marka ostatni rozdział nie wyciął ani nie wyrzucił, tylko mamy ten tekst zielonoświątkowy, który przez niektórych jest krytykowany i podważany. Tam jest powiedziane na samym końcu Ewangelii Marka, a oni zaś poszli wszędzie i kazali, a Pan im pomagał, potwierdzając ich słowa znakami i cudami, które im towarzyszyły. Przejawiały się dary duchowe w ich służbie. Dary Ducha Świętego, dar wiary, dar uzdrawiania, dar uwalniania. To wszystko po prostu przejawiało się w ich służbie. A więc służba Ducha Świętego w życiu człowieka, w życiu Kościoła zostaje potwierdzona znakami, manifestacją darów Ducha Świętego. Bardzo tego potrzebujemy. Bardzo tego potrzebujemy jak Kościół.
abyśmy poruszali się nie tylko w tej sferze intelektualnej, czy emocjonalnej, czy programowej, bo my te sfery mamy w Kościele. Sferę intelektualną, nauczania, wykładania teologii. To w tym nie ma nic złego. Wiedza jest nam potrzebna, ale wiedza bez ducha nadyma. I to jest problem. A duch ożywia. Duch ożywia. Potrzebna nam jest ta sfera programowa. My mamy program życia Kościoła, nabożeństw. Mamy sformalizowane te nabożeństwa, poukładane. Przyjdzie się do Kościoła, z góry się wie, jak to wszystko będzie wyglądać. Co będzie? No, będzie przywitanie, będą pieśni, będzie kolekta, ogłoszenia, kazanie, modlitwa i do domu. A więc to jest pewien program. Dzisiaj poszukuje się nowych programów, nowych form, aby dotrzeć do współczesnego społeczeństwa. Udowocześnia się programy w zborach, w kościołach, aby pociągnąć ludzi, zainteresować ich. Nie podważam tego. Żyjemy w innych czasach niż żyliśmy 30 lat temu. Ale jeśli nie ma Ducha Świętego i darów Ducha, jeśli nie ma namaszczenia i nie ma tego ognia, który zstępuje, i nie ma tej uległości, Panie, jestem gotowy Ci się poddać. Jeśli Ty chcesz coś zmienić dzisiaj, to Panie, niech będzie tak, jak Ty chcesz. Mów do nas, dotykaj nas. Przyjdź, Panie. Bardzo lubię usługiwać z Markiem Kamińskim, z naszym biskupem. Wiele usługujemy razem, jeździmy, usługujemy razem. I on jest takim ciepłym człowiekiem i on ma też takie duchowe wyczucie. I zawsze, kiedy jest takie Boże nawiedzenie, kiedy widzimy, jak Pan chrzci Duchem Świętym, jak uzdrawia ludzi, jak wyzwala ludzi, jak dotyka ich życia. Później przychodzi Marek i mówi: Pan przyszedł do nas. Jakie to piękne. Pan przyszedł do nas. Pan był z nami. Pan się objawił pośród nas. Pan, to jest najważniejsze. To jest sedno całego naszego istnienia i życia Kościoła. Kiedy Pan jest obecny i zmienia życie ludzi. Niesamowity sposób. Mówienie językami nie nabywa się przez próbowanie. Nie uczysz się tego. W cudzysłowie bym to zaznaczył. Nie uczysz się, jak mówić w językach. Spotkałem się z różnego rodzaju zjawiskami już w mojej służbie. Czy wy wiecie, że za 3 lata będziemy u nas w kościele, który powstał ze zboru ustrońskiego, obchodzić 30-lecie? Się wierzyć nie chcę, że już prawie 30 lat temu wyjechałem z Ustronia, aby na Śląsku służyć. 30 lat. Mam nadzieję, że wszyscy przyjedziecie do nas. Ustroń odwoła nabożeństwo i przyjedzie do Jastrzębia, także wynajmiemy halę sportową. I w tej mojej służbie widziałem wiele zjawisk. Na przykład spotkałem ludzi, którzy kazali za sobą powtarzać języki. Mówi: powtarzaj za mną, tak jak ja. I mówią w języku: powtarzaj teraz za mną te słowa. No i tam ktoś ze strachu zaczął powtarzać. Mówi: no już przeżyłeś czas z Duchem Świętym, następny proszę. Manipulacja. Manipulacja. A więc nie uczymy się, jak mówić w językach. Nie ma żadnej techniki, metody, czy nawet służby uczenia modlitwy w językach. Duch Święty nie jest udzielany według woli człowieka, lecz jest suwerennym aktem Bożym. I Pan Jezus chrzci w Duchu Świętym. Nie kaznodzieja, nie ten, który modli się o chrzest, ale Pan Jezus. On was będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ten dar nie jest talentem, ale samym Bogiem, Duchem, który przychodzi do naszego życia. Musimy pamiętać, że potrzebna jest tylko wrażliwość naszego serca i wiara. Otwartość. Panie, ja wierzę, ja pragnę, ja chcę. Napełnij mnie. I nagle, kiedy Duch Święty przychodzi i nagle odczuwasz, żeby zacząć Go wielbić w nowych językach, żeby Mu oddawać chwałę, tak jak to było w przypadku
służby dziejów apostolskich, kiedy modlono się o tych, którzy się nawrócili, przyjęli Jezusa, a oni otrzymywali dar Ducha Świętego, mówili językami, prorokowali. W przypadku Piotra to już był zupełny fenomen. Kiedy w domu Korneliusza głosił Ewangelię, podczas jego kazania ludzie zaczęli mówić językami i byli napełniani Duchem Świętym i prorokowali. Niesamowite. Bo Pan przyszedł, bo Pan był obecny. Ochrzcił ich w Duchu Świętym, napełniał ich Duchem Świętym. I my możemy to napełnienie przeżywać. Możemy go doświadczać dzisiaj, gdyż Pan jest wśród nas obecny. Amen. On tutaj jest. Nie ja chrzczę w Duchu Świętym, ani żaden pastor, ewangelista. Pan Jezus chrzci w Duchu Świętym. To On napełnia nas tą mocą i tym ogniem. Zanurza nas w Duchu Świętym. A kiedy Duch Święty napełnia nas, jesteśmy wypełnieni, to zaczynamy mówić, zaczynamy dziękować, zaczynamy się modlić, zaczynamy chwalić, tak jak Duch Święty nam poddaje, tak jak Duch Święty nas wyposaża. I wierzę, że możemy się tak pomodlić. I nasza modlitwa nie będzie tylko skupiona na tych, którzy nigdy nie przeżyli chrztu w Duchu Świętym, ale może ktoś z nas potrzebuje odnowy, odbudowy, nowego, świeżego, jakby świeżego napełnienia Duchem Świętym. Potrzebujesz na nowo zanurzyć się w całej osobowości w Duchu Świętym, aby Cię napełnił, aby Ci dał Pan to, czego potrzebujesz. Wiecie, kiedy Duch Święty przychodzi, tego też doświadczyłem wiele razy w swoim życiu, nie daje nam małej porcyjki, a później od czasu do czasu, jak będziesz grzeczny, to troszeczkę Ci jeszcze dam. Bóg tak nie działa. Nie. Bóg nie daje nam odrobinkę. No spróbuj, jakie to dobre, moje dziecko. Dobre? To jak będziesz grzeczny, to Ci dam troszkę więcej. Nie. Ja nigdzie w Biblii nie czytam w taki sposób. Wręcz czytam, że On udziela ducha bez miary. Tyle, ile nam potrzeba. Chce nas napełnić. I kiedy w Dzień Zielonych Świąt, czy w Dzień Pięćdziesiątnicy, bo bardziej to określenie mi pasuje, nie otrzymali oni odrobinkę, troszeczkę, ale zostali napełnieni mocą Ducha Świętego, kiedy stąpił na nich, kiedy zostali wypełnieni, stali się innymi ludźmi, zostali przemienieni w innych ludzi. To tak jak Saul, pamiętacie, w dniu zachwycenia, kiedy był w obozie proroczym. I Biblia mówi, że Duch Święty stąpił na niego, na Saula, w tym obozie proroczym, wśród uczniów prorockich. I kiedy Duch Święty stąpił na Saula, został przemieniony w innego człowieka. Tak samo Piotr. Tak samo cały zespół apostolski, tych 120, którzy może mieli wątpliwości, może mieli wiele obaw, może po prostu gdzieś tam pogubili się, zwątpili. Gdy byli napełnieni Duchem Świętym, byli przemienieni w innych ludzi. Oni po prostu, jak to często się mówi w potocznym naszym chrześcijańskim języku, przewrócili Jerozolimę do góry nogami, głosząc Ewangelię z pasją, z odwagą, z mocą, wśród znaków i cudów. I Bóg chce takiego Kościoła dzisiaj na ziemi. On chce, abyśmy takim Kościołem byli. Bo taki Kościół jedynie może zmierzyć się z wyzwaniami tego świata i z diabłem, szatanem. Intelektualnie się nie zmierzymy. Przegramy. Naszą wiedzą także nie zwyciężymy. To, że my wiemy o pewnych rzeczach, jak ma być, jak Bóg nakazał, jak Bóg powiedział, to nie wystarczy. I też nie wystarczy, kochany zborze, i też mówię to do siebie, i mówię to do swojego zboru, nie wystarczy nam otrzymać zbawienie i siąść sobie w ławce kościelnej i czekać, aż Pan powróci, by mnie zabrać do lepszego miejsca. Mamy robotę do zrobienia. Mamy powołanie, które Bóg nam dał, aby zanieść tą Ewangelię wszystkim ludziom. I abyśmy mogli zabrać ze sobą do nieba jak najwięcej ludzi. Amen. Jak najwięcej naszych znajomych, bliskich, rodzin. To nie jest proste. Opór jest straszny. Dlatego potrzebujemy mocy Ducha Świętego. Potrzebujemy tego ognia.